Najpierw w Warszawie, później w Lublinie władze KGHM przedstawiły wyniki spółki za 2021 rok, a jest się czym chwalić. Wzrost produkcji miedzi o ponad 6% w stosunku do 2020 roku oraz drugi w historii co do wielkości skonsolidowany wynik netto, który wzrósł w stosunku do roku ubiegłego o ponad 240% do kwoty 6 miliardów 200 tysięcy złotych. Zysk na działalności podstawowej wyniósł 10 miliardów 300 milionów złotych w przybliżeniu, to też jest nasz historycznie najwyższy wynik, a zysk netto blisko 6,5 miliarda złotych. Na dobry wynik finansowy KGHM wpływ miały m.in. wysokie ceny miedzi, wartość złotego oraz sytuacja w chilijskiej kopalni Sierra Gorda, w której wzrosła produkcja miedzi oraz zysk operacyjny, co pozwoliło pierwszy raz w historii na odwrócenie przepływów finansowych do spółki matki. Natomiast fundamentem, podstawą oczywiście były dobre wyniki produkcyjne, sprzedażowe, dobra cena i utrzymanie również kosztów w ryzach. Na korzystnych wynikach rocznych miedziowego holdingu skorzystają akcjonariusze i pracownicy. Wypłacone zostaną dywidenda oraz historycznie wysoka nagroda z zysku. Ogłosimy wielkość dywidendy bliżej walnego zgromadzenia. Jeszcze w tej chwili nie jest możliwe ogłoszenie wielkości wypłaconej dywidendy. Dla pracowników w dużym skrócie można powiedzieć nagrodę z zysku wynikającą z zapisów układu zbiorowego. Jest to nagroda z zysku, można powiedzieć, też w historycznie najwyższej wysokości. Choć zarząd KGHM nie podaje jeszcze ostatecznej wysokości nagrody z zysku, to związkowcy na podstawie zapisów zakładowego układu zbiorowego pracy wyliczyli, że może ona wynieść około 2,5-krotności miesięcznej pensji.